To spotkanie, ta konferencja jest o tym, jak zrobić pierwszy krok, mając 50 lat i więcej, jak zrobić pierwszy krok w internet, jak korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, na przykład z tego tabletu, który wyeliminował kartkę papieru, którą mam tam skrzętnie na wszelki wypadek wydrukowaną oczywiście w garderobie, ale korzystam z czegoś, co daje mi dokładnie te same szanse, mogę sobie tutaj przewijać, już wiem, co będzie potem. Myślę, że warto by było o tym porozmawiać, w jaki sposób pokolenie 50+ może wejść do internetu, jakie bariery musi pokonać i jakie są uwarunkowania tego pierwszego kroku właśnie. I w tym celu, proszę Państwa, zaprosiliśmy do Tarnowa panią profesor Annę Izabelę Brzezińską z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza z Poznania. No, myślę, że niezwykły autorytet w dziedzinie wprowadzania 50+, przede wszystkim w świat nauki, uczenia się, w świat aktywności, może mniej internetu, bo do tej pory takiej okazji w Polsce nie mieliśmy zbyt wiele, ale myślę, że dzięki pomocy pani profesor zaczniemy wprowadzać się bardziej intensywnie. Bardzo proszę. Dzień dobry. Ja też debiutuję w internecie. Też jestem pokolenie 50+ i nawet dalej. I mam wiele obaw podobnych, czy kiedyś miałam, czy dzisiaj, jeżeli chodzi o te najnowsze technologie. Uczę studentów, więc obracam się na co dzień wśród ludzi młodych. Część z nich to są, my powiedziałam, no, fani najnowszych nowinek. Właściwie nie ma tygodnia czy miesiąca, żebym się czegoś nowego nie dowiadywała i żebym nie była kuszona tym, że miałabym się czegoś nowego nauczyć. A ja trwam przy różnych swoich starych schematach, bo tak mi po prostu wygodnie. Czegoś się nauczyłam, korzystam z tego na co dzień i nie bardzo mam też ochotę zmieniać. Więc trochę też ten dzisiejszy wykład jest też i o mnie, o moim pokoleniu. Jestem psychologiem rozwojowym, zajmuję się rozwojem ludzi od samego początku do samego końca i kiedy dostałam od pana Krzysztofa takie zamówienie, że mam się zająć internetem i kontaktem z internetem w pokoleniu ludzi 50+, no to sobie pomyślałam, że 50+ to jest cała połowa życia. To są ludzie od 50+ do 100 i może jeszcze trochę, prawda? Więc już tak na zdrowy rozum, na intuicję, to każdy z Państwa powie, ale o kim ona będzie mówiła? Przecież to są bardzo różni ludzie. 50-latkowie, 60-latkowie, 70, 80 i tak dalej. Najpierw troszkę o takich szerszych uwarunkowaniach, co ma wpływ na to, że dzisiaj tak bardzo mówimy o tym, że ludzie niezależnie od wieku powinni opanować te najnowsze narzędzia. Potem trochę powiem o cechach osób 50+, o celach tego wprowadzania w internet, po co my to robimy, do czego to się może nam przydać i wreszcie o warunkach, które dobrze byłoby spełnić, żeby te działania były jakoś sensowne czy skuteczne. Tutaj po prawej stronie wypisałam taką drabinkę z wiekiem. Proszę się odnaleźć, gdzie Państwo są. Pierwsze dwa okresy nas dzisiaj w ogóle nie interesują. Nie o tych ludziach dzisiaj mówię. Dzieciństwo 10 lat, dorastanie 10-20 lat. Ale wypisałam je tutaj, ponieważ te lata, te pierwsze 20 lat kształtuje każdego z nas. To, kim jesteśmy później, w dużym stopniu zależy od tego, co otrzymaliśmy od swoich rodziców, od swoich pierwszych i późniejszych nauczycieli. Potem są dwa okresy, które nas dzisiaj też mniej interesują, bo to są ci młodzi dorośli, ci, którzy w większości w stosunku do nas są czy będą naszymi nauczycielami. Oni nas będą wprowadzali w różne tajniki, oni będą nam pomagali w różnych sytuacjach, kiedy nie będziemy wiedzieli, co zrobić z tymi najnowszymi, no tak powiem też, gadżetami. No i teraz w tym kręgu oznaczonym przerywaną linią już znajdują się te grupy, które nas dzisiaj interesują. Mamy tutaj w sumie 6 grup. 50+ to jest ta granica oznaczona linią przerywaną, ale myślę, że warto tutaj jeszcze zahaczyć o te 40-50-latków, czyli jeszcze ten okres takiej dużej aktywności społecznej, dużej aktywności zawodowej, gdzie internet i komputer mają jednak troszeczkę inne znaczenie niż później, szczególnie dla osób, które są aktywne zawodowo i bardzo często dzisiaj ten internet i komputer to są narzędzia pracy, bez których trudno sobie w wielu miejscach, nie we wszystkich, ale w wielu miejscach dzisiaj trudno wyobrazić sobie pracę w jakimkolwiek by to nie było miejscu czy zawodzie. Ale też specjalnie wypisałam w tej chmurce
te lata urodzenia, żeby każdy z nas sobie przypomniał, jeśli nie pamięta, w którym roku się urodził, bo chcę zrobić taką małą powtórkę z historii. Dzisiejsze te najmłodsze pokolenia, dzieci, nastolatków czy tych bardzo młodych dorosłych często nie wiedzą, co to znaczy dorastać, urodzić się, być dzieckiem i dorastać i kształtować swoją tożsamość przy tego typu przeżyciach, które poszczególne pokolenia miały. Bo to są doświadczenia naszych pradziadków, dziadków, rodziców i części z nas. To nie jest łatwa droga, to nie są łatwe doświadczenia. Tak naprawdę można powiedzieć, że każdy z tych punktów wiąże się z jakąś dużą zmianą. Albo taką, która przyniosła coś złego, albo taką, która przyniosła coś dobrego. Albo jak sobie dzisiaj w pociągu jeszcze myślałam o planie Marshalla, która mogłaby nam przynieść, ale nam nie przyniosła. Więc to są te nasze stracone szanse i dla kraju jako takiego i pewnie dla każdego z nas jakoś tam indywidualnie. Te wszystkie zdarzenia jakoś nas kształtowały. Myśmy w tych latach zdobywali edukację, podejmowaliśmy pierwszą pracę. Jeżeli zakładaliśmy rodziny, to też tu. W kolejnych latach pojawiały się nasze dzieci, wnuki, czy u niektórych z Państwa prawnuki. One żyją już w innym świecie, tak? Bo to najmłodsze pokolenie żyje po. To on ten sam koniec, prawda? Po tych zmianach. I często, kiedy my opowiadamy o jakichś trudnych doświadczeniach, to właściwie reagują dużym zdziwieniem. Ja bym mogła właściwie w tym momencie zakończyć i powiedzieć tak. Ale to by było smutne, przynajmniej by się zrobiło smutno. Przy takich doświadczeniach, co my tu będziemy mówić o komputerze i internecie? Co będziemy sobie wyrzucać, że czegoś nie umiemy, nie potrafimy albo że czegoś się nie nauczyliśmy? Takie mieliśmy życie, że nie mogliśmy się wcześniej tego nauczyć. I teraz myślę, że to będzie pozytywne, to coś wspaniałego, że możemy teraz. Że to jest nam dostępne i że są ludzie, którzy mogą nam pomóc. Bo oni nie mają tych negatywnych doświadczeń za sobą, oni mogą się uczyć inaczej, mogą zdobywać, mogą być otwarci na wszystkie nowinki i to świetnie, że tak jest. I nawet jak nie mamy własnych dzieci, wnuków czy prawnuków, to są inni młodzi ludzie, którzy biegli są w tej materii i chcą, potrafią, mogą, tak? Dzięki temu projektowi będą mieli stworzone warunki, żeby całe grupy ludzi, którzy gdzieś tutaj są w tych starszych grupach wiekowych, żeby z tymi nowinkami zapoznać, ale nie tylko po to, żeby o nich wiedzieć, tylko po to, żebyśmy jeszcze mogli zdążyć je wykorzystać dla poprawy jakości swojego życia w różnych swoich codziennych zajęciach, dla nawiązania czy odgrzania starych przyjaźni, starych kontaktów, starych znajomości. Teraz zachęcam do odpowiedzi na takie trzy pytania. Proszę sobie przypomnieć, kiedy Państwo szli do pierwszej klasy, co się wtedy działo w Polsce, co się wtedy działo na świecie? Przed czym musieli nas chronić nasi rodzice, albo jak nie dało się chronić, to co było naszym udziałem? Jakie mieliśmy doświadczenia? Że ta pierwsza klasa, ta druga klasa, kiedy dziecko jest takie, myślę, że jeszcze do dzisiaj, takie zafascynowane, takie chłonne, takie przejęte, czasem przeżywało w bardzo trudnych warunkach. Nie tak jak dzisiaj większość dzieci. Kiedy Państwo ukończyli szkołę podstawową? W którym to było roku? I znowu, co się działo w Polsce? Co się działo na świecie? Jakie były nasze doświadczenia społeczne? Kiedy Państwo rozpoczęli swoją pierwszą pracę? Ile mieli lat? To jaki jest nasz stosunek do różnych rzeczy, nie tylko do komputera, internetu, ale do wszystkich zmian, które się wokół nas dzieją w naszym najbliższym środowisku, coraz bardziej dzisiaj zależy od tego, co się dzieje w świecie, bo właśnie dzięki internetowi my o tym wiemy. Nic dzisiaj się właściwie już nie daje ukryć i te najbardziej tragiczne i najbardziej wesołe wydarzenia w najodleglejszych kątkach kuli ziemskiej bardzo szybko do nas docierają. Myślę, że Państwo nieraz mieli takie doświadczenie, kiedy się siedziało przed ekranem nie tylko telewizora, ale właśnie w internecie się poszukiwało i się oglądało do znudzenia różne informacje o katastrofach, jak film, prawda? A to przecież się działo naprawdę, więc to wszystko nas dotyka, czy chcemy, czy nie chcemy. Bardzo szybko i tak w taki znasowany sposób i jednocześnie zostaje to, co było zawsze, czyli bezpośrednie kontakty z ludźmi, którzy są wokół nas i wśród tych różnych ludzi, z którymi się na co dzień kontaktujemy, to co w psychologii nazywamy osobami znaczącymi. Czyli taka grupa bliskich, przyjaciół, znajomych, z którymi jesteśmy w jakiejś szczególnej relacji emocjonalnej. Są to dla nas osoby jakoś szczególnie ważne. Niekoniecznie osoby żyjące, takie, które w naszej pamięci zostały, do których czasem nieświadomie odwołujemy się, szczególnie w jakichś trudnych momentach, które na nas jakiś wielki wpływ wywarły. I to wszystko, gdyby to sobie wyobrazić jako taki
takie wielkie naczynia zanurzone jedno w drugim, to my tam jesteśmy w samym środku. I jeżeli teraz ja włączę w to komputer z internetem, tak skracam, tak, te wszystkie najnowsze technologie, to co one robią na tych trzech poziomach? Na pierwszym poziomie, tym makrosystemu, powodują, że my prawie natychmiast o wszystkim jesteśmy w stanie się dowiedzieć, że często mamy natłok różnych informacji, tak? Jesteśmy bombardowani tymi różnymi informacjami. Na drugim poziomie może być tak, o tym mówi część rodziców, o tym mówi część nauczycieli, że często kontakt z internetem wciąga ludzi, pochłania ich, odciąga ich od rzeczywistych społecznych kontaktów. Mówi o tym coraz więcej nauczycieli, coraz młodszych uczniów, że takich ten świat pochłania i są tak biegli i tak już wchodzą w to, co się tam dzieje i co potrafią zrobić, że wcale nie są im potrzebni koledzy i koleżanki. Są już badania w psychologii takie, które pokazują, że dzieci przedszkolne i szkolne, jeżeli bardzo dużo czasu spędzają przed ekranem, tam robią różne rzeczy korzystne, pożyteczne, dowiadują się mnóstwo, mają coraz większy kłopot z takim bezpośrednim rozpoznawaniem emocji w kontaktach społecznych. No bo oni nie widzą na co dzień bardzo często jak kiedyś twarzy człowieka, gdzie mogliby się szybko orientować po różnych drobnych grymasach, co ta osoba przeżywa, tylko widzą coś innego. Są badania psychologów, które pokazują, że dzieci i młodzież, którzy bardzo często korzystają z internetu, teraz użyję żargonu psychologicznego, jak to badacze mówią, płytko przetwarzają. Że bardzo szybko się uczą, szybko zapamiętują, jest szybka selekcja, ale jest duży kłopot, żeby to przeanalizować, żeby się nad tym zastanowić, żeby tak jak nas uczono, w większości myślę, żeby tak z każdej strony to obejrzeć. Przecież my w swoim języku na co dzień mamy, kiedy czegoś nowego się uczymy, że jak czegoś nie zrozumiem, to nie wykonam, że ja muszę to przegryźć, przetrawić, muszę się z tym przespać. Czyli mamy dużo takich słów, które oznaczają pewien typ aktywności umysłowej, że nie wystarczy zobaczyć i szybka orientacja, tylko jeszcze coś z tym musimy zrobić. To jest to głębokie przetwarzanie. I dzisiaj wiele konfliktów między dziećmi, nastolatkami, a my już to widzimy na studiach, tak? Między uczniami a nauczycielami polega właśnie na tym, że oni przetwarzają szybko, ale bardziej po powierzchni, łapią bardzo dużo różne informacje, potrafią je niesłychanie szybko z różnych źródeł znaleźć, a my jesteśmy mniej błyskotliwi w tym sensie, tak? Ale my za to idziemy w głąb i my od nich też oczekujemy pójścia w głąb, zastanowienia się, analizy pewnej interpretacji. Nam to nie grozi. My jesteśmy pokoleniem, które głęboko przetwarza. Tak byliśmy wykształceni, tak byliśmy wychowani. Cała nasza szkolna edukacja na tym polegała. Więc możemy się, myślę, ze spokojem oddać temu teraz buszowaniu po internecie. Ale te dwa tutaj bloczki mają nam uświadomić coś takiego, że są pewne czynniki wokół nas, na które mamy wpływ, to jest to bliżej nas, i są te dalej, na które nie mamy wpływu. I teraz pytanie jest takie, do czego my możemy wykorzystać internet i w dobrym, i w złym sensie. Ktoś może powiedzieć, nie chcę wiedzieć o tych wszystkich okropieństwach, które dzieją się na świecie, czyli odciąć się od tego, co jest na górze, ale to i tak do niego dociera. Ja myślę, że lepiej jest wiedzieć i o tym z kimś porozmawiać, tak, niż nie wiedzieć i żyć tak trochę jak na jakiejś izolowanej wyspie. Teraz jak popatrzymy na to, co się zmieniło od czasu, kiedy byliśmy dziećmi, takimi przedszkolnymi, szkolnymi, kiedy byliśmy nastolatkami, kiedy mieliśmy 18-20 lat i wkraczaliśmy w dorosłość, to generalnie, mimo różnic wiekowych między nami, my żyliśmy w czasach dużo bardziej stabilnych niż teraz, dużo bardziej przewidywalnych, gdzie można sobie było różne rzeczy zaplanować, że młody chłopak czy młoda dziewczyna, kiedy szli do jakiejś określonej szkoły, określonym profilu, czy do określone studia, czy rozpoczynali jakąś pracę, to najczęściej z takim nie do końca uświadomionym przekonaniem, że my to będziemy robić właściwie do końca życia, że wybranie pewnego profilu szkoły, czy pewnego profilu studiów, czy umieszczenie się w jakimś miejscu pracy, w jakimś zakładzie pracy, jak mówiliśmy, to jest właściwie już wybór na wiele, wiele lat. Dzisiaj tak już nie jest, prawda? Młodzi ludzie, którzy dzisiaj wkraczają w dorosłość, na rynek edukacyjny, na rynek pracy, wiedzą, bo ciągle to słyszą, tak, że w ciągu życia trzeba będzie wielokrotnie zmieniać swój profil umiejętności, kwalifikacji, że to miejsce pracy nie będzie jedynym, że ta szkoła, którą skończyłeś, czy te studia, które skończyłeś, wcale ci nie gwarantują, że ty będziesz tym, tak, że będziesz taki zawód właśnie wykonywał. A to oznacza gdzieś w podtekście, że będziesz się musiał kilka razy w ciągu życia przestawiać, ciągle uczyć. Nie tyle udoskonalać, co zmienić tor. Nauczyłeś się jednego, teraz życie ci przyniosło taką okazję, że musisz zmienić tor, więc musisz być gotowy do zmiany. I w tym momencie wrzucam komputer z internetem. Bez tego to jest bardzo trudne dzisiaj. To jest niesamowite narzędzie, które to przestawianie się na inne tory ułatwia. Ale proszę popatrzeć na ten środek. Które z tych określeń, które tutaj wypisałam, potraktowaliby Państwo
jako bardziej pozytywne, czy niosące zapowiedź czegoś pozytywnego, a które z nich traktowaliby Państwo w kategoriach pewnych zagrożeń, niosące w sobie zapowiedź czegoś negatywnego. Nie wiem też, w jakich środowiskach na co dzień Państwo żyją, w jakiej społeczności lokalnej, w jakim miejscu, dużego miasta, małego miasta, w jakiej części Tarnowa, czy mogą Państwo sobie powiedzieć, że ta dzielnica, w której Państwo mieszkają, to jest taka bardzo wyrazista, że to jest moja dzielnica. Ja o swojej dzielnicy w Poznaniu Jeżyce mówię, że to jest moja dzielnica. Ja mieszkam na Jeżycach, nie w Poznaniu. Jeżyce to jest mój Poznań. My mamy bardzo taką wyrazistą, jesteśmy dość zamknięci względem innych dzielnic. To mi nadaje tożsamość, ale jeżeli to jest takie dość zamknięte i dość stabilne przez lata, to te zmiany tym bardziej w to uderzają. Ale generalnie jak na całą Polskę spojrzymy, myślę, że nie tylko na Polskę, też na Europę, na nasz świat ten zachodni, tak? To są wszystko zmiany, które dość, że są, to jeszcze przyspieszają. Że generalnie świat się zrobił coraz bardziej zróżnicowany, coraz bardziej taki mobilny, zmieniający się, trudny do przewidzenia. No i musi się pojawić pytanie, jak to opanować, jak się w tym znaleźć. To nie jest dobra strategia dystansowania się od tego, uciekania, nie chcę o tym wiedzieć, ja już jestem za stara, to mnie nie dotyczy. Nie, bo wtedy sam się wystawiasz za margines, tak? Sam się wykluczasz z tego, co się dzieje. I ja teraz, używając swojej wiedzy psychologicznej, powiem tak, jak myślisz, że się wykluczasz, to tak naprawdę przyspieszasz sobie swoją starość, ale w tym złym znaczeniu braku aktywności. Ja o tym jeszcze będę dzisiaj parę razy mówiła, że starzenie się to nie jest przybywanie lat. To są zmiany psychiczne. Człowiek może mieć dużo lat i być, przecież to w języku potocznym jest, być psychicznie młodym, być aktywnym, mieć dobre kontakty z innymi ludźmi, mieć tysiące pomysłów. A można być młodym 30-40-latkiem i takim zapadniętym, zwiędniętym, bez pomysłów i odtwarzających codziennie swoje jakieś tam rytualne czynności. Więc wiek wiekiem, ale to, co się ma w głowie i ten stosunek do siebie i do innych ludzi, to jest zupełnie inna rzecz. I teraz wyświetlę po lewej i prawej stronie rzeczy takie negatywne i pozytywne. I proszę też tak tylko przebiec oczami. Mózg to zarejestruje, nie trzeba dokładnie czytać. Czy Państwo się z tym zgadzają i które z tych elementów występują w Państwa najbliższym otoczeniu? Duże pole eksploracji to znaczy, że mamy dzisiaj dużo większą niż kiedyś wszystkie pokolenia możliwość poznawania różnych nowych rzeczy. Eksploracja, czyli przeszukiwanie, eksperymentowanie, testowanie. To pytanie tutaj, czy ma Pani internet, czy Pani korzysta? Nie, nie, ja już nie chcę, jestem za stara. To jest zamykanie się przed eksploracją, przed penetrowaniem, przed skorzystaniem z okazji, która jest. Eksperymentowanie, uczenie się różnych nowych rzeczy. Jeżeli zwiększa się różnorodność, pojawiają się konflikty różne, konflikty wartości, postaw, ale są też różne zagrożenia, które wiążą się z tym nadmiarem, z tą mobilnością, z taką większą różnorodnością. I to dotyczy szczególnie średniego i starszego pokolenia. Właśnie dlatego, że myśmy jako dzieci i nastolatki dorastali w czasie bardziej stabilnym, bardziej przewidywalnym. Myśmy się nie nauczyli radzić z taką różnorodnością. Jeżeli się nauczyliśmy jakiejś strategii, to głównie takiej, żeby się wycofać, że ja już nie chcę, że to nie dla mnie. Zamiast może niekoniecznie krok do przodu od razu, ale chwilę poczekać, aż się oswoję, prawda? Albo ktoś mi pomoże, albo ja do kogoś zwrócę się o pomoc. Że nasza strategia w większości jest strategią do tyłu, rezygnacji. To jest naturalna reakcja ludzi, którzy byli wychowywani w innych warunkach, w innym świecie i jednak do innego świata, a teraz muszą funkcjonować w świecie, który zaczyna cały gdzieś tam drgać. I to jest łatwe usprawiedliwienie, jak się już nie pracuje, tak? Jak już człowiek myśli, że się ogranicza tylko do spraw swojej rodziny, swojego domu, to już nic nie musi robić. Ja bym powiedziała tak, a jakość życia, a swoje marzenia, a swoje pasje, a zainteresowania, to co? Dla niektórych z nas nigdy wcześniej na to nie było czasu. Bo ciągle były jakieś obowiązki na rzecz innych ludzi. Teraz wreszcie jest czas i co nam się nie chce? I my nie chcemy skorzystać z tego, co młodsi wymyślili, my też możemy z tego korzystać. Trochę dziwna postawa. Ale to, co tutaj jest, gdybym chciała jednym słowem objąć, to jest zagubienie. Że jak jest czegoś za dużo, jak coś się za szybko zmienia, a człowiek nie ma treningu, to jest naturalne, normalne, całkowicie normalne zachowanie, że się gubi i od tego odchodzi. I myślę sobie, że ten projekt Latarnik też jest po to, żebyśmy nie odeszli. Że to jest taki zarzucony haczyk, na który mamy się załapać, że jest okazja niesamowita, żeby się wielu rzeczy nauczyć i nie odejść, nie dać się odsunąć, nie dać się tak podzielić, że nowy świat to już nie dla nas, że myśmy już swoje przeżyli. Nie, bardzo dobrze, tak powiem teraz nieładnie, że jeszcze przed śmiercią mamy taką okazję. I jeszcze my pokażemy, że jesteśmy się jeszcze raz w stanie czegoś nauczyć, mimo że całe lata uczyliśmy się zupełnie, zupełnie inaczej. Polska cyfrowa, równych szans. Włącz się!